Rozkręca się sezon letni w miejscowościach turystycznych. Nie inaczej jest w Wiśle. Bogaty kalendarz imprez sportowych i kulturalnych, Tydzień Kultury Beskidzkiej, skoki narciarskie, czy nowa, długo wyczekiwana atrakcja, jaką niewątpliwie jest basen, z pewnością przyciągną sympatyków górskich krajobrazów. Trzeba się liczyć jednak z utrudnieniami, związanymi m.in. z dojazdem, bo ciągle trwa uciążliwa dla mieszkańców i turystów przebudowa drogi. Jest realizowana. Jeszcze kilka dni temu w rozmowie telefonicznej inwestor zapewniał mnie, że nie ma mowy o wydłużeniu terminu, a więc liczę dalej na to, że jesienią zostanie oddana do użytkowania. Być może z jakąś koniecznością dorobienia na wiosnę poprawek poboczy, chodników, być może, ale to już jest mniejszym problemem w moim odczuciu. Dla mnie najważniejsze w tej chwili jest udrożnienie i przepustowość tej drogi, brak zatorów na drodze. No ten sezon jeszcze musimy wytrzymać i trochę pocierpieć. No, jest to problematyczna inwestycja. Naprawdę tutaj myślę, że wykonawca spłatał psikusy inwestorowi, głównemu zarządowi dróg wojewódzkich w Katowicach. To wykonawstwo nie jest na takim poziomie, jakiego sobie wyobrażaliśmy. No ale cóż, no dzisiaj mamy taką sytuację, mamy wykonawcę, mamy kontrakty podpisane i trudno się pewnie jest urzędowi marszałkowskiemu tutaj w jakiś sposób rozliczyć, a czy może rozwiązać ten problem. A byłbym ostatnią osobą, która by chciała zerwać kontrakty na przykład z wykonawcą i potem pozostawić niedokończoną inwestycję przez rok czasu po to, aby kolejne kwestie negocjować i szukać kolejnego wykonawcy. Utrudnienia na chwilę obecną, prace na chwilę obecną? Mamy kilka wahadeł. W tej chwili myślę, że już do tygodnia, do dwóch będą one powoli znikały, dlatego że no już będzie kładziona warstwa asfaltu, więc mam nadzieję, że już niebawem będą udostępniane. Potem jeszcze kwestia pasa środkowego, brukowania, więc też nie wiem, jak tutaj to technicznie będzie wyglądało. No a potem ten odcinek już bodajże w lipcu, nie pamiętam na pamięć harmonogramu robót, ale bodajże w lipcu albo początkiem sierpnia no rondo na Jaworniku to też ten odcinek taki chyba w tej chwili najdłuższy, który zostanie do przebudowania. Ale powiem szczerze, że ten dojazd do Jawornika, jak już by był udrożniony w całości tutaj centrum miasta, to też zupełnie spowoduje inną sytuację na drodze i ta płynność też będzie dużo, dużo lepsza, bo czym mniej wahadeł, też obserwujemy, że to nie sparza tyle kłopotów, jak w tej ilości 4-5 wahadeł, gdzie pomiędzy nimi się często popołudniami korkuje. Bo w trakcie dnia nie jest najgorzej, ale popołudniami, kiedy to jeździmy najczęściej na czerwonym świetle, no niestety jest jak jest. No panie burmistrzu, trzeba tutaj do was jakoś dojechać, tym bardziej, że trochę tych propozycji kulturalnych macie w ofercie. Będzie się działo, otwieracie taki sezon właśnie wakacyjny tutaj w Wiśle. Nie wiedzieliśmy jeszcze miesiąc temu, co się uda zrobić, czy będzie można, ile będzie można zrobić, a tutaj rzeczywiście kalendarz jest bardzo bogaty, również z naszymi partnerami, bo nie wszystko realizuje miasto, różnego rodzaju wydarzenia, ale będzie co robić, będzie się czymś tam zainteresować, bo sport i turystyka i też kulturalne wydarzenia. No właśnie, no jaki to będzie sezon, jak pan obstawia? No bo pandemia jest cały czas. Jest, oczywiście, że tak i przy ostrożności mam nadzieję, że on będzie dobrym sezonem. Wiele będzie zależało tak naprawdę od pogody również i myślę, że jesteśmy wszyscy też tak samo spragnieni trochę wyrwania się od tej domowej rzeczywistości i to też obserwujemy, widzimy. Trochę się boję czasami nieodpowiedzialnego zachowania nas wszystkich, bo czasami się również zapominamy. Często ja sam patrzę, no kurczę, może nie tędy droga, bo jeszcze nie jest wcale tak bezpiecznie, więc myślę, że powinniśmy się pilnować, zwracać uwagę na siebie, dezynfekować, zakładać te maski tam, gdzie trzeba. I myślę, że ten sezon ma szansę być fajnym, takim, który pozwoli trochę odetchnąć od tej sytuacji epidemii. No właśnie, czy przedsiębiorcy są w stanie odrobić straty? Jeżeli będzie fajna pogoda, jeżeli tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, to myślę, że odrobić, trudne słowo, bo jedni odrobią, drudzy nie odrobią, tego tak myślę, że nie można rozważać, złapać oddech. Będą mogli złapać oddech po to, żeby dotrzymać do zimy, no a zima jest zawsze tym kluczowym sezonem u nas w górach, więc mam nadzieję, że i ona będzie bardzo, bardzo udana w tym roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.